To mój pierwszy taki fuck-up od dość dawna. Miałem w planach zmontować vloga w rodzinnym domu właśnie z rana, a zapomniałem zasilacza do laptopa od Eweliny z domu i jadę właśnie teraz do Eweliny montować tego vloga. 8:45, robota jeszcze nie zaczęta, a założenie było takie, żeby vloga zmontować tak do 10:30. Vlog zmontowany. Vlog o tym, że czasami nie chce się wszystkiego opowiedzieć w filmie, a nie chciało opowiedzieć się tego, że Ewelinę bolał brzuch. I baliśmy się, że to zapalenie wyrostka robaczkowego, no bo no naprawdę jakby z objawów to tam się prawie że wszystko zgadzało. No ale poszliśmy wczoraj do lekarza, dzisiaj właśnie wyniki przyszły. Wszystko wskazuje na to, że mam jakiś lekki stan zapalny spowodowany rotawirusem. Ale będzie żyła. Kręcić. Nie zawsze jest kolorowo. Nie, nie zawsze. Jak jest 30 lat, to się chodzi na badania. Cały czas chodzę. I co? Więc możemy iść i nagrywać. Do lasu to warto iść. Psychologowie mówią, że wszechobecna zieleń i w ogóle obcowanie z naturą uspokaja. Więc idźcie do lasu i się uspokójcie. Pyszny rosołek. O ducha zadbaliśmy na spacerze w lesie, teraz o ciało zadbamy na siłowni. Nie wiem, za co bardziej kocham te oldschoolowe siłownie, za ten klimat, czy za to, że tam nigdy nie ma tłumów. Dokąd ty idziesz? Jadę na Green Festival. Sama? Sama. Na kogo przede wszystkim? Na Dawidka, podsiadło przede wszystkim. Dobra, papa. Pa. No i sytuacja jest taka, że miałem teraz zadbać o kolejną rzecz, czyli o relacje międzyludzkie. No ale niestety ziomeczek, z którym się ustawiłem, nie może ze mną się dzisiaj spotkać, bo coś mu tam wypadło, jakaś awaria samochodu. Odwołaliśmy to, przesunęliśmy. No i zostaję sam na chacie, montuję sobie vloga. Pewnie go skończę dzisiaj, więc jutro rano nie będę musiał wstawać i montować. Więc spoko w sumie. No i to tyle na dzisiaj. Las, siłownia i ludzie. I będziecie zdrowi. I wszystko będzie dobrze. Siemano.